Dzień dobry, ja nazywam się Anrika Koperska-Kolbusz. Jesteśmy dzisiaj na wydarzeniu Moda na recykling. U mojego boku jest Marta Wiśniewska-Mandaryna. Cześć. No właśnie, powiedz mi, jak to jest z tym recyklingiem i z tą modą właśnie na ekologię u Ciebie? Ja jestem zachwycona, że jest taka moda i że mogę brać w niej udział. I staram się ze wszystkich sił dbać o środowisko. Oczywiście nie jestem osobą, która robi to pewnie perfekcyjnie i pewnie jeszcze wiele przede mną i wielu rzeczy muszę się nauczyć, ale to, co mogę, to robię. Nie jem mięsa, jeżdżę ekologicznym autem, wyrzucam baterie do kubów, gdzie powinno się je wyrzucać i wszystkie takie elektroniczne sytuacje. Jak myję zęby, to moja woda nie leci w nieskończoność, więc takimi drobiazgami jakby z tego się składa też to, że... Wspierasz to środowisko. Tak. A jeśli chodzi o Twoje dzieci, to czy też je uczysz i uświadamiasz, żeby właśnie dbały o tą ekologię, o to środowisko na co dzień? Moje dzieci są już dorosłe, mają 21-20 lat, więc same doskonale wiedzą. I dokładnie żyją tak jak ja. Jesteśmy do siebie bardzo podobni. Wtedy, kiedy możemy i to jest w zasięgu naszej ręki, po prostu nie nadużywać w wielu sytuacji, to tak robimy. Jeśli chodzi o tą modę na recykling, o to wydarzenie, to czy pierwszy raz jesteś gościem, czy wcześniej również brałaś udział w poprzednich edycjach? Bo jak wiemy, ta jest wyjątkowa, bo jubileuszowa, piąta. Parę razy brałam udział już w edycji Moda na recykling, więc to nie jest mój pierwszy raz. Ostatnio robiłam bransoletki z jakichś takich dziwnych odpadów, sprzączek i tym podobnych rzeczy i to jest fantastyczne, bo to bardzo pięknie wygląda. We wrześniu pokaz mody, moda na recykling. Czy również będzie można Ciebie zobaczyć na wybiegu? Czy możesz nam to zdradzić? Tego jeszcze nie wiem. Nie wybiegam głową do września, więc nie wiem, co się będzie u mnie działo we wrześniu, ale jeśli tylko będę mogła, to jak najbardziej będę. A czy możesz nam zdradzić jakieś plany swoje zawodowe na ten rok? Nie mogę wszystkiego zdradzać, ale tak naprawdę cały czas jestem w swoich szkołach tańca, powiększamy je, mamy nowe oddziały, coraz więcej świetnych tancerzy wypuszczamy z tych szkół, bierzemy udział w różnych przedsięwzięciach. Także no, ja jestem 100% zakorzeniona w tańcu. Gram koncerty, więc to jest dla mnie przemiłe, bo mogę się spotkać z fanami, a to są ludzie, którzy naprawdę chyba najgłośniej na świecie śpiewają Every Night i są tacy życzliwi i naprawdę przychodzą się bawić. I to jest dla mnie wspaniałe. Po prostu sobota jest dla mnie dniem zabawowym i to jest super i bardzo mi się to podoba. Oczywiście mam w głowie jeszcze jakieś inne plany, ale na razie mogę powiedzieć tylko tyle. Taniec, teraz Taniec z Gwiazdami, nowa edycja. Czy szczególnie komuś kibicujesz w tej edycji? Każdemu. Nie widziałam tej edycji, ale też zajmuję się innym rodzajem tańca, choć taniec jest po prostu wspaniały i bardzo się cieszę, że jest promowany w telewizji i że gwiazdy biorą w nim udział, jakby w takim przedsięwzięciu, że chcą się uczyć tańczyć. Super, bo uważam, że taniec to jest w ogóle najlepszy sposób na wolny czas, ale naprawdę mnóstwo ludzi, którzy nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem, odnajdują pasję w tańcu i to jest wspaniałe, bo można naprawdę wyrazić siebie w sposób niesamowity. Ja uczę i moja szkoła uczy tańca hip-hop, więc to jest taki taniec uliczny, nie zamknięty w żadne ramy, bardzo otwarty, więc to jest dla nas też duża przyjemność. A taniec z gwiazdami jak najbardziej, jestem za. Pięknie dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego. Wzajemnie.